Po południe z Radiem Opole. W naszym studiu Natalia Podmostka, Lewica. Witam serdecznie Państwa. Nowa Lewica. Nowa Lewica. Ale osobno. Znaczy, osobno. W, jesteśmy w klubie parlamentarnym zjednoczeni. No właśnie. Partia razem postanowiła trochę inną drogą pójść, ale, jest, ale macie jakieś, jakąś wspólną platformę programową. Więc domyślam się, że no, przynajmniej na potrzeby tej bieżącej polityki będziecie szli razem. A w agendzie, co w tej chwili jest, jeżeli chodzi o lewicę, najwyżej? Kwestie socjalne czy kwestie światopoglądowe? Ja mogę powiedzieć też o, przede wszystkim o swoich odczuciach i wśród osób młodych, z którymi rozmawiam. Jednak te kwestie socjalne odgrywają bardzo dużą rolę. Z tego względu, że bardzo dużo młodych osób zastanawia się jak będzie się kształtowała polityka mieszkaniowa polityka rodziny tak tutaj bardzo się cieszę że in vitro które zostało poruszone w sejmie będzie miało moc sprawczą że przede wszystkim nie będzie tutaj już obciążenia budżetów samorządów ale chwała za to, na przykład, tutaj też w naszym mieście, że taki projekt był dofinansowywany. Cieszę się bardzo, że idziemy w tą stronę, ponieważ nie możemy być starzejącym się społeczeństwem. Ale kiedy śledziłem Państwa przekaz w trakcie kampanii wyborczej, to było ewidentnie widać, że ten nacisk na kwestie materialne, na kwestie życiowe, jakości życia, szczególnie nie tylko ludzi młodych, był bardzo mocno położony, no i takie odniosłem wrażenie, że oto polska lewica postanowiła wrócić do korzeni ruchu lewicowego czy to jest tylko moje wrażenie czy rzeczywiście jakieś takie decyzje zapadły że teraz będziemy bronili na przykład robotników ludzi którzy pracują e, młodych ludzi którzy wchodzą w, w życie a spory światopoglądowe odstawimy trochę na boczny tor tak jak pan redaktor zauważył lewica w swoim genomie e, ma podejście prospołeczne i e, zawsze kładła nacisk na e, jakby społeczeństwo, tak, na to, żeby człowiek był zauważony. Jeśli chodzi na ten moment, tematyka społeczna jest jednak dużym znaczeniem, z tego względu, że mamy wzrastającą inflację, społeczeństwo ubożeje, coraz więcej osób nie jest w stanie tak naprawdę funkcjonować z własnych wynagrodzeń. Niestety nawet podniesienie tych wynagrodzeń powoduje, że inflacja nam to zjada, tak? Więc teraz na chwilę obecną musimy odsunąć troszeczkę podejście światopoglądowe, a zadbać o to, co jest najważniejsze, czyli o społeczność. Ale z drugiej strony do rządu chcecie wejść z liberałami gospodarczymi. To się trochę nie gryzie? Znaczy, wie pan co? Myślę, że w polityce trzeba znaleźć, że tak powiem, kompromis. Pod pewnymi względami jesteśmy w stanie wspólnie znaleźć język. Tak naprawdę, w całym środowisku sejmowym nigdy nie jest tak, że wszyscy mówią jednym głosem. Zarówno w lewicy, bo rozumiem, że tutaj pan delikatnie próbuje zapytać o razem. Razem jest w naszym klubie parlamentarnym, natomiast no jeżeli chodzi o jakby główne takie punkty założeń współpracy lewicy i razem, to będziemy do tego dążyć, tak? Ale razem było, jest bardziej lewicowe od lewicy. Razem to już proszę zapytać, że tak powiem, głównych przedstawicieli. Ale są Natomiast, bardziej radykalni od was, jak pani to ocenia? W tych bardziej bym to określiła, że jeżeli chodzi o postulaty socjalne, to akurat wspólnie staramy się znaleźć język, no bo zależy nam właśnie na tym, żeby te postulaty socjalne zaczęły mieć miejsce i zaczęły być spełniane, tak. Jeżeli chodzi o liberalność, myślę, że jesteśmy w stanie sobie z nimi Poradzić. No, można było powiedzieć, że są Waszymi zakładnikami, ale artymetyka Sejmowa wskazuje, że nawet gdyby tej lewicy ubyło, no to umowa powiedzmy z częścią posłów Konfederacji pozwalałaby tej nowej koalicji i tak rządzić. To myślę, że nie są naszymi zakładnikami, są naszymi, że tak powiem, współbratyńcami. Razem ustalaliśmy to, że będziemy wspólnie tworzyć listę. Mm -hmm. A co to, co będzie, jakie będzie stanowisko lewicy, kiedy wróci właściwie ten pomysł, by zliberalizować prawo ograniczające pracę w niedzielę? W handlu głównie. Jeśli chodzi o pracę w niedzielę w handlu, osobiście uważam, że to jest temat, który powinien mieć miejsce, jeżeli chodzi o rozwój gospodarki. Natomiast do niego musimy podejść w sposób przemyślany. Ludzie, którzy mieliby podjąć pracę, nie powinni być do tego zmuszani, powinni mieć zapewnione większe wynagrodzenie na takim poziomie, gdzie będą chcieli zadecydować faktycznie, czy tą pracę w niedzielę podjąć. Natomiast patrząc na rozwój gospodarki, na pewno ta praca w niedzielę wpływała pozytywnie. Jeżeli chodzi o y, możliwość dokonywania zakupów, ale też proszę wziąć pod uwagę to, że y, takie sektory jak y, właśnie czy gastronomia, y, czy właśnie też sklepy usługowe zatrudniało bardzo dużo y, studentów. Co na chwilę obecną muszę przyznać, że jest to niestety, ale problem, jeżeli chodzi o osoby studiujące, y, mają problem z podjęciem pracy, które umożliwiłabym się im utrzymania na studiach samodzielnie? A co będzie z edukacją? No wygląda na to, że w tym nowym rządzie, który zapowiedział Donald Tusk, to Lewica będzie. W tej czy innej formacji, bo, 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 bo przecież pani Wanda Nowacka ma być nowym ministrem edukacji, no ona też wprawdzie teraz jest w koalicji obywatelskiej, ale wcześniej przecież miała również doświadczenia mocno lewicowe, związana była z formacjami lewicowymi. Naukę i szkolnictwo wyższe także przejmie minister z lewicy, to oznacza jakieś skręcenie polskiego systemu edukacji w lewą stronę? Jak pani to ocenia? Nie, nie nazwałabym tego skręceniem w lewą stronę. Po prostu zostało powierzone to partii, która ma podejście prospołeczne. Oczywiście, jakby to też nie jest tak, że tylko i wyłącznie Lewica może zająć się edukacją. Takie stanowisko zostało zaproponowane. Mam nadzieję, że praca tutaj, która zostanie wykonana przez Lewicę, pokaże, że Właśnie kształcenie nauczycieli, czy też ten zawód zostanie bardziej doceniony, ale i w szkołach zostanie też przedstawiona nowa forma edukacji. Tak? Musimy też pamiętać o tym, że społeczeństwo wykształcone będzie w przyszłości społeczeństwem, które będzie generowało większy, większe obroty. Tak? To też rzutuje na naszą gospodarkę. Jeżeli będziemy stawiać na edukację, a jesteśmy te w chwili obecnej, jest tyle możliwości rozwoju y, szkolnictwa, y, które zaowocuje nam właśnie w przyszłości rozwojem gospodarki. A z punktu widzenia ucznia, co się zmieniło? Już zmieni? dawno. Już dawno nie ucznia, ale bardzo mi miło Ale już... jest pani dużo młodsza niż ja, więc pewnie. pewnie y... Lepszy kontakt i tagma, tak ma pani. Tak, tylko z już dość dawno po studiach też. <laughs> Bo jednak z wiekiem 32 lat to już też troszkę mniej ze studiami związane. Natomiast może też powiem z takiej perspektywy właśnie osoby, która w czasie studiów podejmowała wszelkiego rodzaju pracę, rozwijała się, starała się budować gdzieś tam tą ścieżkę zawodową, która w efekcie pozwoliła na to, żeby po zakończeniu studiów móc wejść jako Myślę wartościowe. szkoła pani do tego pracownik. przygotowała? Jak pani tak z perspektywy czasu patrzy na to? Jeżeli chodzi o szkołę, są, są elementy, takie, które w tych czasach, w których ja się uczyłam, zgadzam się, że, że były do poprawy. W chwili obecnej przyznam szczerze, nie mam styczności z takim całkiem uczącym się, podstawowo szkolnym gronem. Natomiast uważam, że szkoła przede wszystkim powinna przygotowywać do życia, powinna uczyć myślenia, nieschematyzowania danych rzeczy, bo też często właśnie same przygotowanie do egzaminów jest po prostu szykowaniem się pod dany klucz. Tak? Natomiast ja w szkole ceniłam to w swoim liceum, które skończyłam, że nas. Zachęcano do kolejnych etapów, do kolejnych działań, do wzięcia udziału w różnego rodzaju olimpiadach, do tego, żebyśmy mogli się rozwinąć, ale nie tylko jakby na etapie samej szkoły, ale również mieliśmy wszelkiego rodzaju możliwości takich zajęć pozalekcyjnych, rozwijania w nas to, że góry są fajne, mieliśmy kółko miłośników gór, więc myślę, że. Musiałam mieć na to czas. Myślę, że szkoła. Może być też miejscem, gdzie młody człowiek będzie mógł poznać to, kim będzie chciał zostać. To jest głównie miejsce, gdzie tak powinno być. Ale to w związku z tym trzeba odchudzić programy? Jeśli chodzi o odchudzanie programów, Pan zmierza do odchudzenia programów, natomiast ja zmierzam do tego, że tak naprawdę, jeżeli wykażemy chęć. Zmiany w tym, żeby zachęcić młodego człowieka do rozwoju, bo tak naprawdę grona uczycieli bardzo dużo czasu poświęca prywatnie, żeby też jakieś możliwości dzieciakom zapewnić. I tak naprawdę to jest zawód z powołania, więc mam nadzieję, że będzie on na nowo w kolejnych latach jednak w jakiś sposób doceniany, bo oczywiście wynagrodzenia. Przede wszystkim tutaj musimy patrzeć nacisk, jeśli chodzi o wynagrodzenie nauczycieli, ale i też kadry wspomagającej, tak? A czyli rozumiem, że jest zgoda w tej tworzącej się koalicji rządowej co do tego, że trzeba dołożyć nauczycielom pieniędzy i prestiżu. Tak, o tym było mówione, że tak powiem, jeśli chodzi o sam zawód nauczyciela. No bo tak naprawdę bez nauczycieli szkoły nie będzie, tak samo jak i bez uczniów. Dziękuję bardzo. Dziękuję Natalia Polmoska, Nowa Lewica, była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Popołudnie z Radiem Opole.